Stawiam 300 dolców, że nasikam do tamtej szklanki, nie rozlewając ani kropli. Barman patrzy, szklanka stoi dobre 3 metry od nich. Pyta więc, na pewno chcesz się założyć o 300 dolarów, że stojąc w tym miejscu, nasikasz do tamtej szklanki i nic się nie rozleje? Gość patrzy na niego i mówi, zgadza się. Barman przyjmuje zakład. Gość bierze się do roboty. Wyciąga wiary i patrzy na szklankę. Nie myśli o niczym innym, tylko o szklance i o swoim kutasie. Kutas, szklanka. No i zaczyna lać. Szcza na wszystko po kolei. Na bar, na stołki, na podłogę, na telefon i na barmana. Nalał wszędzie z wyjątkiem pieprzonej szklanki. Barman pęka ze śmiechu, zarobił 300 dolarów. Siki płyną mu po twarzy. Mówi, ty baranie, nalałeś wszędzie z wyjątkiem szklanki. Jesteś mi winien 300 dolców. Facet, przepraszam na chwileczkę. Idzie za bar, a tam kilku gości gra w bila. Podchodzi do nich, po czym wraca do baru i mówi, proszę panie barman, 300. Barman na to, co ci tak wesoło? Przerąbałeś 300 dolarów. A facet go pyta, widzisz tych ludzi? Założyłem się z każdym z nich o 500 dolców, że nasikam ci na bar, na podłogę, telefon i na ciebie. A ty nie tylko się nie wściekniesz, ale będziesz się cieszył jak dziecko. Śmieszne, nie? Będziesz się cieszył jak dziecko.